W okresie przejściowym, ogólnie zimowym, słońce jest nisko, prawda? Mhm. I elewacja najbardziej się nadaje do czegoś takiego. A ja nie chcę tym, nie mam rysunku żadnego, 120 metrów ogrzewam, 160 użytkowy ogólnie. Bo te pomieszczenia tutaj, to jest te 40 metrów jest... Wchodzę, już wszedłem i... No i to jest podłoga, to jest... To jest podłoga od samochodu. Samochodu elektrycznego, nie? Okej, i ty całą podłogę nie rozbierałeś, nie grzebałeś, ni... Gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu, propagowaniem życia poza siecią i propagowaniem wszystkich rozwiązań, które pozwolą Wam żyć bez płacenia rachunków. Bardzo Wam dziękujemy za to, że wspieracie nasz kanał. Tutaj jest tam na dole taki zacznik, można go wcisnąć i można nas wspierać w tym, co robimy. Jesteśmy u Tomka. U Tomka, który ma żyłkę do wynalazczości. U Tomka żyłki. Cześć Tomek. Powiem Ci, to hasło będzie chodziło, będzie ostro w sieci. Człowiek, który ma żyłkę. Tomek żyłka. Tomek żyłka ma żyłkę. Dobrze. Powiedz, jak wygląda kwestia związana z tym tutaj twoim... Bo ja widzę, że ty masz opakowanie, tutaj jest coś... To są moje projekty, które leżą w pudełkach, bo nie mam czasu nawet ich otworzyć. Dobrze. Co chcesz z tym zrobić? Co to jest? Tym chcę... Znaczy to jest o... Znany Tobie temat, nie? Grzanie ciepłej... Grzanie wody... Z fotowoltaiki. O, ale przecież to jest totalnie nieekonomiczne. A ja jeszcze będę centralne ogrzewanie tym dogrzewał. I panele będą to, w pionie na ścianie. To już w ogóle głupota, nie? To bez sensu w ogóle. No, oczywiście. To jest, to zrobię. Czyli to zrobisz. Czyli to zrobię. Dlatego, pokażę, że to jest bez sensu. I pokażę, że się da i że można. Że można. Czemu nie? Powiedz mi, w czym widzisz tu sens? Bo tak, każdy powie i każdy komentował przykładowo to, co my robimy w lesie. To, co nawet ostatnio tam ktoś widział w kwestii Rysia i Doroty. Powiedz mi, gdzie ty widzisz sens i logikę w tym? W tym widzę, że w okresie przejściowym, ogólnie zimowym, słońce jest nisko, prawda? Mhm. I elewacja najbardziej się nadaje do czegoś takiego. A ja nie chcę tą grzałką i tym sterownikiem grzać domu, tylko chcę wspomagać pompę ciepła powietrze woda. Żeby podnieść tak jest, tam w tym COP zbiorniku tak będzie, nie żeby podnieść COP, bo tu jest tak, jak Ci mówiłem w poprzednich, ten stały parametr. U mnie pompa ciepła pracuje na stałym parametrze. Mhm. Ale jeśli ja tu wstawię grzałkę, pojawi się słońce, to pompa ciepła będzie mniej energii potrzebowała dostarczyć do zbiornika, bo będzie jeszcze dodatkowe źródło. Tak jak widzisz, tu jest ten zbiornik. Mhm. Mamy pompę ciepła, która przez wymiennik grzeje zbiornik, prawda? Mhm. I musi w nim utrzymać temperaturę pomiędzy 35 a 37 stopni. Jeśli ja zacznę dostarczać energię grzałką, czyli to, co mi wpływa z grzejników ochłodzona woda, tak, już będzie wchodziła ciepło. Okay. Wyjdzie słonko, mhm, i to spowoduje, że grzałka zacznie grzać. Pompa ciepła zobaczy, że nie musi już tak gonić, żeby ustawić tą temperaturę. Czyli ona sobie zejdzie wtedy z mocy. Jeśli zajdzie słonko, chmurka, grzałka przestanie grzać, pompa poprzez tą temperaturę widzi i podnosi moc. Mhm. Czyli ja jeszcze będę, że tak powiem, zmuszał pompę ciepła, żeby miała lżej. Będę dogrzewał osobno jeszcze tą ciepłą wodę użytkową. A że to nie jest kolektor słoneczny, tylko można za każdej chwili tą fotowoltaikę, że tak powiem, wyłączyć. Tak. Przez lato niech sobie to będzie na ścianie, niech sobie wygląda. A dodatkowo na okres przejściowy, tak jak Ci mówiłem, ja powyżej 0 stopni tam pompa ciepła już jest dla mnie za duża. Dogrzewam klimatyzatorami. Mhm. Ale jeśli będzie pogoda słoneczna, to sama ta grzałka będzie jeszcze mi dogrzewać układ centralnego ogrzewania. A przez to, że jest ograniczenie na zbiornik do 34 stopni, żeby on niżej nie zszedł, to co dogrzeje zbiornik, sterownik będzie chciał, prawda, to dopcha na grzejniki. Grzejniki odparują, w domu się zrobi ciepło. W tych pomieszczeniach, które już będę chciał, klimatyzator nie będzie się musiał włączyć, czyli będę miał grzanie za darmo. Jeśli nie będzie słońca albo nie da z tego rady, klima sobie dogrzeje. To działa automatycznie. Czyli będzie wspomagało pompę ciepła, a później będzie samoistnym też źródłem ogrzewania na tyle, ile da radę. A resztę dalej klimy sobie. Tu mam dom, nie mam rysunku żadnego.
120 metrów ogrzewam, 160 użytkowy ogólnie. Bo te pomieszczenia tutaj, to jest te 40 metrów jest... Moc, która napędza to wszystko, to jest ile? Znaczy moc w pompach ciepła? Tak, w pompach ciepła. Od 2,6 do 13 kW. Okej. Okay. Jak sumujesz razem... Większość roku to te 2,6 czy więcej? Znaczy 5, nie, to klimaty, dwie klimy chodzą, tak? Klimy grzeją powyżej zera, poniżej zera muszę już grzeć pompą ciepła, bo dom jest, nie jest otwarty, tylko system, wiesz, pokoi drzwi w drzwi, nie? Mhm. Nie ma komfortu, nie są dogrzane wszystkie rzeczy. Mhm. Musi być już centralne ogrzewanie z grzejników, żeby po prostu był komfort w domu, nie? Tomek, czy korzystasz z tego tu za rogiem pieca? Czy tej, z tej maszynowej korzystasz? Nie korzystam, ale przypalam go raz na miesiąc, żeby nie zgnił. Od w ten sezon ale grzewczy w piecu paliłem tylko po to, żeby korozja go nie zjadła. A powiedz zjadła. Mi, bo ja słyszałem o tym, że piec po pierwsze nie może być zamknięty tak jak u ciebie, bo wtedy ta korozja szybciej wchodzi. Czyli po pierwsze drzwiczki powinny być zawsze otwarte na lato. Właśnie, słuchaj, nie, weź sprawdź, poszukaj tego, ale chodziło o to, że ja gdzieś, wiesz co, robiłem taki odcinek z księdzem, nie wiem, czy ty widziałeś go. O, tak, wiem, pamiętam. I on, tak, to, tak, tak. On na tym odcinku mówi, że piec należy wyczyścić, tak, otworzyć drzwiczki, żeby on się wietrzył. Aha, i żeby był przewietrzony. Żeby, tak, on ma być tak przewietrzony. Jest, i dzięki temu po prostu nie grozi mu korozja, że rudy w niego nie wlezie. A u mnie jest inny problem z piecem, dlatego on jest cały pozamykany szczelnie. Tak. Bo jak się odpala pompa ciepła w pomieszczeniu zamkniętym, okay, to zaczyna mi się ciąg wsteczny przez komin robić, bo ona ma taki przemiał powietrza, że tutaj powietrze nie nadąża i wchodzisz, czujesz, sadzę. Okay. A ono wciąga i dlatego jest pozamykane szczelnie, żeby nie ciągło z zewnątrz powietrza. I z tego powodu pewnie musisz przepalać. Na to wychodzi. No to możliwe, no nie wiem. No, przepalam, bo tak ogólnie mi się kartonów nazbiera to. A, okay. Co z tym zrobić? No, super, to przepalę w piec, on jest na grawitacji przepalany jeszcze dodatkowo. Dobrze. Czy zgodzisz się ze mną? Ja może stanę pod nogi? Tą tezę, dobrze, jak będę wygłaszał tą tezę, to czy zgodzisz się ze mną, że my już to kiedyś wspominaliśmy o tym, że nie dajcie sobie, Polacy to są mądrzy ludzie, potrafią zrobić z niczego coś. Jesteśmy nauczeni poprzez sytuację tutaj geopolityczną i gdzie się znajdujemy. Kombinowanie tylko u nas występuje takie słowo. Takie słowo. No ja tak słyszałem, tak mówię i wydaje mi się, że coś w tym jest. Chociaż ponoć w Indiach oni też przerabiają różne rzeczy, ale u nich to się inaczej jakoś tam nazywa. Natomiast do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że nie dajmy sobie zabrać źródła ciepła. Bo my nie wiemy o tym, czy dzisiaj najtańszym źródłem jest gaz, czy dzisiaj najtańszym źródłem jest węgiel, czy inne paliwo stałe typu, nie wiem, ropa, czy nie wiem, benzyna, czy cokolwiek innego, czy nawet drewno z lasu. Nie dajmy sobie zabrać źródła ogrzewania w domu. My możemy dołożyć. Tak. Sami decydujcie, czym chcecie ogrzewać. Czy chcecie ogrzewać słońcem? Czy chcecie ogrzewać wiatrem? Czy chcecie ogrzewać poprzez turbiny powietrzne? Czy chcecie ogrzewać pompami i prądem? Czy chcecie ogrzewać gazem? Nie dajmy wmówić sobie, że w tej chwili mamy coś zlikwidować, ponieważ tam jest coś, co niby zasadniczo teraz ma... cały świat zepsujemy. No ten kawałeczek na Europy. Planie świata ma uratować cały świat. Wiecie, ale dobra. Cztery państwa mają zmienić swoją totalnie wszystko wokół siebie, mają pozmieniać, tak? Kurom mają zakładać kolczyki na uszy, może wielkości, pewnie może jeszcze zaraz... Kury uszy mają? Nie, ja nie wiem, już po prostu, wiesz, jak słyszę czasami te rzeczy, które do mnie docierają, to powiem wam, że wierzę w nas. Wierzę w was, w nas, wierzę w Tomka, w siebie, w Edwarda. Zobacz, temat Edwarda. Wszyscy się śmiali, że on panele fotowoltaiczne wiesza na ścianie pionowo. Wjeżdżam do Tomka Żyłki, on też chce wieszać pionowo. Ja jestem już po testach tak naprawdę, to nie jest takie pierwsze testy, tylko u mnie były testy ogólnie, a będziemy się bawić dalej. Mnie to też do tego zmusiła sytuacja, że ja już nie mam miejsca na te panele, a nie chcę sobie zagradzić działki. Tak, a kolejna rzecz jest taka, że też chcesz podejść do zupełnie innych rozwiązań, o których pewnie będziemy mówili dalej gdzieś w kolejnych odcinkach, bo ty masz ogromną i wielką ochotę na off-grid, z tego co wiem. Na hybrydę.
Okej, okay, dobra. Cały czas. Niech ci będzie w takim razie, że na hybrydę. Ale to jest dalej off-grid, dopóki wystarczy. Mam swojego prądu. Hybryda jest po to, żeby jednak no, nie odpalać żadnego agregatu, jeśli mam dostęp do sieci, prawda? A masz agregat prądotwórczy? Jeszcze nie. I nie mów mi, że chcesz sobie sprawić. Na testy najlepiej. I najlepiej, żeby był jeszcze na gaz. To już nie wiem, na razie się nad tym nie zastanawiam. Ja jestem w takim etapie, że jak dopiero zaczynam coś, to o tym myślę. Okej. Okay. A tak to mam tyle projektów, że nie mam czasu myśleć na razie, wiesz. Okay. Dobrze, powiedz mi, czy ty możesz nam zdradzić rąbek tajemnicy w kwestii twojego off-gridu, twoich testów pierwszych? Trzeba do innego pomieszczenia wejść? Trzeba do innego pomieszczenia wejść, ale tak naprawdę jestem na samym początku testów i po twoim wyjeździe będą pierwsze testy mojego off-gridu. Znaczy nie, inaczej. Testy baterii, pojemności baterii już są za mną. Wszystkie testy baterii, wszystko jest zrobione na tej pompie ciepła. Dobrze. Bo ja mam ciepłą wodę, już nie wiem, w której jesteśmy. Części ciepłą wodę z kolektorów, z pompy ciepła, ale prąd do pompy ciepła jest off-gridu. Także ciepłą wodę za zero już zobaczymy, czy się da cały rok. Okay, ogarnąć. Okej, okay, okej, okay, dobrze. Z magazynem na razie 5 kWh, zobaczymy. Aha. Znaczy inaczej, nie, przepraszam bardzo. Magazyn 20 kWh, tylko to jest hybryda. Ja mam wysoko i nisko napięciowy magazyn energii. Dobrze, i ty masz jeden i drugi będziesz używał do tego eksperymentu, tak? Tak. Wysoko napięciowy jeszcze nie zbudowany, nisko napięciowy już prawie jest skończony. Dobrze. Je działa, ale i wpinam go teraz w dół. A masz ogniwa te wysoko napięciowe tutaj na miejscu? Mam. Dobrze, pokazuj. Mogę ci pokazać, oczywiście. No pokazuj. One nie są podpięte, masz to je nie na razie... są ogniwa wysoko napięciowe, tylko ilość ogniw generuje ci napięcie. Dobrze. Bo ogniwo ma 32 V. Dobrze. To są ogniwa... To jest taki zestaw 8S, czyli masz 8 ogniw. Tak. I one, każde ma około 4 V, bo 3,8 V, już tam nie pamiętam dokładnie. Aha. To jest LEV 50, to są litowe baterie. Okej. Okay. Mitsubishi MiEV. Okej. Okay. Podłoga z niego, znaczy to, no, podłoga jest w bunkrze. Musimy przejść do bunkra. Dobra. Bo to tak jak rozebrane, na razie stoi. Tutaj jest 10 tych ogniw i 2 są jeszcze tam. To idziemy zobaczyć? Oczywiście. Dobrze, to idziemy. Kolus. Dobrze. Wchodzę, już wszedłem i... No i to jest podłoga, to jest... To jest podłoga od samochodu elektrycznego, nie? Okej, okay, i ty całą podłogę nie rozbierałeś, nie grzebałeś, nic znaczy, nie... Wiesz... Wyciągnąłem z niej tylko te ogniwa, żeby ją przenieść, bo to waży prawie 300 kg, to nie da rady dźwignąć. Okay. To musiałbym ci to ją rozkręcić, wiesz, bo ona jest, to jest skręcone, bo tu jest w środku cała elektronika. Okay. A tu się cały czas dzieje, to jest zabezpieczone na razie, żeby po prostu tam się nie nasyfiło ani nic. I... Ta bateria będzie obsługiwana przez falownik hybrydowy, który jest za ścianą. Dobrze. A powiedz mi, czy ty ją używasz w tej chwili, tą baterię? Nie, bo to nie jest w ogóle... To ona jest odłączona. Jest ona jest odłączona. Ona jest w częściach i na nią czeka ten kolega. A, okej. Okay. To jest hybrydowy falownik o 8 kW. Hybryda. Okay, okay. Czyli współpraca bateria, sieć, panele, co chcesz. Okej. Okay. Każda konfiguracja. To jest taki falownik, że tak powiem, off-gridowy też może być, tylko że już wysokonapięciowy, nie? Bo tu będzie 350 V. Z DC szło. Z DC, 350. Czyli mamy im większy voltaż, tym lepsza sprawność, nie? Okej, okay, dobrze. Na litowych ogniwach. Okej. Okay. Także to wszystko jest będzie. Na etapie testów. Nie, to jest na etapie czekania na mój wolny czas, kiedy wreszcie będę miał czas to uruchomić. Okej. Okay. A jeszcze powiem przy okazji, ja to wszystko zrobiłem przez to, że wiedziałem, ile mi trzeba energii w starym systemie ogrzewania. W nowym systemie okazało się, że wszystko poszło z tych moich dwóch trackerów i nawet magazyn nie trzeba było jeszcze odnosić. Okej. Okay. No i wszystko jasne, czyli wiemy, że ty będziesz to robił tylko i wyłącznie dla fanu. To już wiemy. Oczywiście. Ty tego nie potrzebujesz. Ja to robię, bo mogę. Bo możesz. I teraz tak. I teraz tak właśnie tak mówię, że ja już nie muszę, bo ja już to wszystko mam. Teraz robię, bo mogę, dlatego to trwa dłużej, bo ja już nie gonię z tym. Okej. Okay. Nie masz ciśnienia. Na spokojnie, nie mam ciśnienia, ale chcę dalej. Okay. Trzymajcie się w takim razie i życzymy wam również tego, żebyście mieli swoje własne pasje. To mogą być ryby, grzyby, co tam chcecie. Albo może to być budowanie własnych, niezależnych systemów, rozwiązań pod choćby nawet off-grid. Trzymajcie się, widzimy się na kolejnych odsłonach. Cześć. Zdrowie.